Ulica Krakowska ciągle w remoncie i tak od 10 miesięcy. Do tej pory inwestorem remontu był Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich, ale od 1 marca nie istnieje. Teraz nadzór nad inwestycją sprawuje Centrum Rozwoju Miasta. Jak mówi dyrektor tego centrum, Krzysztof Madaj, teraz przyjrzy się inwestycji i zacznie dokładnie kontrolować. Dopiero teraz. Ja nie wiem, czy tego nie było. Ja nie potrafię tego ocenić. Ja dzisiaj wyraziłem pogląd, jak ja to będę robił od momentu, kiedy przejmuję odpowiedzialność za realizację tego zadania. Czyli tak jak mówiłem, w pierwszym rzędzie spotkam się z właścicielem firmy, dyrektorem tej firmy, przy udziale inspektorów nadzoru, gdzie postaramy się ustalić zasady współpracy i zrealizowania tego zadania w tym terminie, jaki na dzień dzisiejszy obowiązuje, jak również wtorkowe narady robocze narady z kierownikiem budowy. To jest kontynuacja narad, które były realizowane przez TZDM. Tak więc w tym elemencie ja nie powiedziałem nic nowego. Te wtorkowe narady robocze w terenie będą kontynuacją stylu, który był prowadzony przez TZDM. Chyba nie był to jednak szczególnie troskliwy styl. O tym, że w TZDM odpowiedniej kontroli nie było i to od dłuższego czasu, mówią byli już pracownicy. Nie mieliśmy nadzoru. Jeżeli się nie ma nadzoru w zakładzie pracy, nie ma dyscypliny. A jak nie ma dyscypliny, rujnuje się wszystko. Po 8 latach zrujnowało się to wszystko. Pan dyrektor musiał nie sprawował nad wami odpowiedniego nadzoru? Powiem pani szczerze tak, że wszyscy dyrektorzy przejściowi, którzy od pana Pystka, bo pana Bertkiewicza, którzy byli okresowo, a więc zanim cokolwiek chcieli działać, no to już nastąpiła zmiana. Pan Pyzdek bardzo dużo w tym okresie, w którym ja przyszedłem, bardzo dużo włożył dla Tarnowa, dobrał funkcję, a więc zaczął sprzęt jakieś te audyty szukali. Wyszła afera z rondem, poleciał nam pan dyrektor Pyzdek. Przyszedł pan dyrektor Bertkiewicz, zaraz jakieś afery znowu z drugim, koło Dąbrowskiego, to poleciał dyrektor, przyszedł pan Musiał. Pan Musiał był wcześniej u nas, zanim się rozglądał, zanim to wszystko. Nie mieliśmy przede wszystkim kierownika na bazie. To było najgorsze. Nie mieliśmy zaplecza, więc kosztorysanta takiego i tak dalej. Czy to wszystko szło, ci mistrzowie po prostu nie dawali sobie rady. No i wkradła się niestety polityka. Nie, jest żal, bośmy naprawdę w sumie ludzie, tu jest potencjał niesamowity był, który został zmarnowany, według mnie. Tak miało być widocznie, nie wiem, tak sądzę, bo po tym, co zaczynam to rozumieć, to już tak musiało być. Być może więc nie ma się co dziwić, że Krakowska, a właściwie jej remont, nad którym nadzór sprawował przecież TZDM, wygląda tak, jak wygląda. To wszystko powoduje, że te łatwe pieniądze, jakie można dostać, będąc urzędnikiem, prawda, ściągają ludzi najbardziej pospolitych do tego zajęcia, niestety. I ta pospolitość kulminuje w tym, że ktoś taki potrafi wyjść i powiedzieć, czego wy się denerwujecie w tym styczniu, przecież jest zima teraz, no. Albo na przykład usłyszałem bodaj we wrześniu, że a czego wy się tak denerwujecie? Przecież to wszystko było wiadomo, że tu będzie remont. I my się bardzo staramy, bardzo pracujemy. Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich do końca jego istnienia podlegał pod zastępcę prezydenta Henryka Słomka-Narożańskiego. Teraz Centrum Rozwoju Miasta, a tym samym nadzór nad Krakowską przeszedł bezpośrednio pod prezydenta Ryszarda Ścigałę. No, odpowiem tak, ta zmiana czemuś miała służyć. Ja mam nadzieję, że służyć ma poprawie właśnie organizacji i pewnie taki był cel pana prezydenta. Pytanie zatem, kto tak naprawdę odpowiada za sytuację w byłym już TZDM-ie i niekończącą się inwestycję przy ulicy Krakowskiej i dlaczego nie odpowiada naprawdę. Julita Majewska, Telewizja.